Celem organizatorów to jest Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Politechniki Koszalińskiej i Technologicznego Parku z Koszalina jest szerzenie, krzewienie idei przemysłu 4.0 wśród przedsiębiorców. Skanowaliśmy obiekty, osoby na początku zajęć z przemysłu 4.0 przedsiębiorców. Po skanowaniu mamy już siatkę punktów, która odzwierciedla daną postać. Musimy ją obrobić, usunąć błędy skanowania. Są to przeważnie niedoskanowane miejsca, dziury, które musimy cyfrowo zalepić. Po tej operacji eksportujemy plik do postaci STL, rozszerzenia STL, które jest możliwe już do zaimplementowania, do oprogramowania, który tłumaczy już ten obiekt trójwymiarowy na język drukarki, na G-kod, który już jest wrzucany bezpośrednio do drukarki, tak jak obrabiarki numeryczne CNC, tokarki, także drukarka korzysta z tego samego języka i ten plik G-kod jest przygotowany już na drukarkę z karty pamięci, jest drukowany około 10 godzin. To jest spotkanie przedsiębiorców w ogóle z całej Polski, dla przedstawicieli biznesu, małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie w Politechnice to są dwudniowe warsztaty dedykowane właśnie tym przedsiębiorcom. Przemysł 4.0 to jest metodologia pracy bardzo blisko klienta w przedsiębiorstwie, które jest bardzo mocno podłączone do internetu, czyli wszystko do siebie mówi, wszystko ze sobą rozmawia, wszystko przekazuje sobie informacje. Tylko po to, żeby klient był jak najbardziej zadowolony, żeby klient był traktowany jako wyjątkowa osoba, czyli mówiąc kolokwialnie, customizujemy, szyjemy na miarę klienta. Jesteśmy w pracowni druku 3D, gdzie pokazujemy, jak ta technologia rozwinęła się w ciągu 10 lat. Pokazywaliśmy skanery 3D, drukarki różnego rodzaju, bo od tworzywa sztucznego po utwardzaną żywicę do właściwie spieków, proszków tworzyw sztucznych i na końcu mówiliśmy o spiekach metalowych. Taka drukarka też już jest u nas na uczelni. Możemy dla przemysłu robić prototypu także z metalu. Dajemy ciekawy gadżet dla uczestników projektu. Nie jest to długopis, nie jest to pendrive, jest to głowa uczestnika. Ewidentnie ludzie potrzebują tej wiedzy. Uważają, że jest ciekawa. Myślę, że wiele tematów, które poruszyliśmy w aspekcie technicznych szczegółów, ponieważ Industry 4.0 ma dużo pojęć, nowych pojęć często dla przedsiębiorców. I te nowe pojęcia są dla nich bardzo ciekawe. Przekrój tych przedsiębiorców jest bardzo szeroki. To są branże przeróżne, od usług, przez produkcję, produkcję i spożywczą, i mechaniczną, i wszelką inną tak naprawdę, więc każdy klient ma zupełnie inne potrzeby, każdy przedsiębiorca ma inne wyzwania przed sobą. A Industry 4.0, Przemysł 4.0 odpowiada na te wyzwania. Te osoby, które są uczestnikami tego szkolenia, one mają świadomość zmian. Oni wiedzą, że jeżeli nie będą rozwijać się pod kątem Przemysłu 4.0, to za parę lat mogą zniknąć z rynku. Pokazywaliśmy w salę wirtualnej rzeczywistości, salę, która była przygotowana przez kierunek pedagogika, przez młodych ludzi, gdzie nowoczesne systemy dydaktyczne, chcemy pokazywać też nowoczesne rzeczy, jak będzie w przyszłości wyglądała dydaktyka i nauka, to przez wirtualną rzeczywistość, okulary VR najnowszej klasy HTC, można było dotknąć, zobaczyć, przenieść się do Rio, do Nowego Jorku, można było salę zautomatyzować w nowoczesne roboty wirtualnie, zobaczyć, jak one będą pasować do naszej hali produkcyjnej, a także wejść w ciało człowieka i zobaczyć kod DNA samego człowieka, krwinki białe, czerwone. Jest to jedna z 16 lokalizacji w Polsce, gdzie realizowane są takie warsztaty. Jedyna taka lokalizacja w województwie zachodniopomorskim. Widzimy tak naprawdę już Przemysł 4.0 u naszych klientów. Czytamy wiele o tym, ale to jest taka wiedza rozproszona, nieuporządkowana. Takie spotkania właśnie pomagają uporządkować sobie tę wiedzę, ale też jest czas na przemyślenie, jak w naszej firmie ten Przemysł 4.0 zastosować, ale przede wszystkim jak u naszych klientów. Można by było wykorzystać niektóre te obszary, o których tutaj
rozmawialiśmy. Także moim zdaniem warto spotykać się i rozmawiać o tym, tym bardziej, że tutaj faktycznie jest wymiana myśli, ponieważ każdy z uczestników ma swoje doświadczenia. Jedni już zetknęli się z przemysłem 4.0, inni w ogóle wykorzystują już w dość zaawansowany sposób i mogą się podzielić swoimi doświadczeniami albo przynajmniej pomysłami, jak ten przemysł 4.0 mógłby funkcjonować w ich firmie czy w podobnej firmie. Spotkania organizujemy w partnerstwie. Porozumieliśmy się wspólnie z Politechniką Koszalińską, Koszalińskim Parkiem Technologicznym oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego ze Słupska. A inicjatorem całych cyklu tych wszystkich wydarzeń jest Fundacja Polska Platforma Przemysłu Przyszłości. To rządowa agencja powołana przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Wydawać by się mogło, że temat przemysłu 4.0 i technologii, bardzo wzniosłych, ambitnych technologii, które są przypisane do tej rewolucji, mogą mieć zastosowanie tylko w dużych ośrodkach przemysłowych na południu Polski, gdzie się przyszło mówić, że tam są duże skupiska firm. Jednak właśnie przykład tego, co tutaj robimy, uczestników ze Słupska i z Koszalina, wskazuje na to, że firmy z mniejszych ośrodków, z bardziej regionalnych miast, także potrzebują tego wsparcia. Chcą się rozwijać w tym obszarze, chcą wymieniać się informacjami, chcą zdobywać te informacje i my jesteśmy właśnie po to, żeby wskazywać im tą wiedzę, żeby przekazywać im tą wiedzę, wskazywać im narzędzia, z których mogą skorzystać, chcąc się dalej rozwijać i w perspektywie długoterminowej we współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości realizować kolejne działania, żeby służyć właśnie rozwojowi takich mniejszych ośrodków jak Słupsk czy Koszalin. Jesteśmy nowoczesną uczelnią i cały czas inwestujemy w nowe technologie. Technologie, które pojawiają się na rynku, pojawiają się też u nas i to się dzieje naprawdę bardzo szybko. I także bardzo inwestujemy w dydaktykę, co jest bardzo istotne z punktu widzenia studenckiego, a duże uczelnie nie zawsze o tym pamiętają.